Dzień dobry, witam serdecznie w nowym otoczeniu, w nowej scenografii. Rozwijamy się, ale problem, o którym mamy dzisiaj rozmawiać, jest poważny. Wielu analityków twierdzi, że zaczyna być naprawdę niebezpiecznie. Zaczyna być niebezpiecznie dla Europy, dlatego że bardzo mocno wojskowo i obronnie Europa zależy od Stanów Zjednoczonych, które właśnie zmieniają swoją doktrynę wojskową i ich zainteresowanie przenosi się nie z obrony przeciwko Rosji, tylko obrony przeciwko Chinom. To znaczy, że część baz wojskowych amerykańskich tutaj zniknie. Czy Europa sobie jest w stanie poradzić z tą sytuacją? Pytanie, jak my sobie z tym poradzimy, bo jesteśmy tak bardzo zakotwiczeni w NATO, tak bardzo wierzyliśmy, że NATO jest w stanie nas obronić, a dzisiaj wszystko się zmienia. I o tym, jak sobie poradzimy, czy możemy sobie poradzić, będziemy rozmawiać z ministrem obrony narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Witamy, panie ministrze. Po co Polsce armia? Dobry wieczór. Myślę, że takie pytanie w naszej szerokości i długości geograficznej jest średnio zasadne. Jesteśmy tak położeni, jesteśmy dużym krajem. Myślę, że nikt nigdy nie zakwestionuje potrzeby istnienia armii w Polsce. No ale niedawno jeszcze słyszałem, jak prezydent Bronisław Komorowski mówił, że jesteśmy bezpieczni, nic nam nie grozi. No to wielu pacyfistów pyta, jak jesteśmy bezpieczni, jak nam nic nie grozi, to do czego służy armia w takim czasie, jak jest obecnie? No kiedyś się mówiło, że armia sieje i orze. Mam nadzieję, że już dzisiaj jest inaczej. Armia nie sieje i nie orze w tej chwili, chociaż niektórzy generałowie wspominają czasy, kiedy budowali Huty Katowice jako szeregowi. Dzisiaj armia jest zawodowa i myślę, że o bezpieczeństwie możemy mówić właśnie w związku z tym, że mamy armię. Armię, która jest częścią NATO. Jesteśmy jednym z ważnych sojuszników w tej organizacji i myślę, że to są elementy i przesłanki naszego bezpieczeństwa. Armia zawsze jest przygotowana na jutro, na przyszłość, na okoliczności, które lepiej, żeby się nigdy nie zdarzyły, natomiast jej funkcjonowanie, jej sprawność, jej istnienie jest jakimś elementem polityki państwa i funkcjonowania państwa. Oczywiście armia też się przydaje w różnych sytuacjach klęsk żywiołowych, takich, gdzie no inne służby państwowe nie są ale w stanie działać. Ale sytuacje, o których pan mówi, które są rozważane hipotetycznie, to jakie? No to są zagrożenia dla naszego państwa przychodzące z zewnątrz. Do tego są wszystkie armie na świecie powołane. No dobrze, ale jaka jest doktryna wojskowa dzisiaj Polski? Ta doktryna jest związana z naszą obecnością w sojuszu. To była decyzja podjęta w dużym konsensusie sił politycznych w Polsce i w 1999 roku Polska przystąpiła do paktu NATO, dzieląc się swoim poczuciem zagrożenia, dzieląc się swoimi potrzebami obronnymi. I tutaj mogę powiedzieć, że to, co się dzieje wewnątrz NATO, to jest identyfikacja różnych zagrożeń, które mogą dotyczyć państw będących członkami tego sojuszu. Dla nowego ministra obrony, pan jest od niedawna ministrem obrony, te trzy najważniejsze hipotetyczne zagrożenia to... Ministrowie obrony nie mówią o zagrożeniach bardzo konkretnie. One są zapisane w zamkniętych kopertach i o nich się po prostu nie mówi. Myślę, że dla naszej opinii publicznej, a na pewno dla panów redaktorów, jest oczywiste, o jakich kierunkach i o jakich zagrożeniach się myśli. Oczywiście jesteśmy też częścią społeczności światowej i takie zagrożenia klasyczne, biorące się z sąsiedztwa, są dopełnione zagrożeniami światowym terroryzmem i tym, co dotyczy sojuszu NATO czy nie wiem, zachodniego świata, więc stąd nasza obecność choćby w Afganistanie. Panie ministrze, ale zastanówmy się, czy pan powiedział o tych kopertach, czy to, że Stany Zjednoczone zmieniają doktrynę wojskową, to nie oznacza dla nas, że trzeba te koperty otworzyć, przeczytać jeszcze raz i być może inaczej napisać też? Jestem na świeżo po dyskusjach na ten temat kilkudniowych i w Brukseli, i w Monachium, gdzie Amerykanie, bardzo mocno reprezentowani, bo przez sekretarza obrony, Panetta i sekretarza stanu, panią Clinton, przyjechali wyjaśnić Europejczykom, co mieli na myśli właśnie na początku stycznia wraz z prezydentem Obamą, przedstawiając nową strategię. Te spotkania i ich publiczne wypowiedzi miały na celu pokazanie Europie, że Europa nadal jest najważniejsza dla Stanów Zjednoczonych, że nowa strategia obronna i redukcje budżetowe, które legły u jej podstaw, nie oznaczają zmniejszenia się bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście wszyscy, a najbardziej
politycy z naszej części Europy mówili Amerykanom, że oczekujemy, że ich zaangażowanie w Europie się nie zmniejszy. Ale czy pan, czy pan oczekiwał tej sytuacji, że oni przyjdą i powiedzą, jest, no słuchajcie, wycofujemy się, będziecie mieli duże problemy, będziecie mieli niebezpieczeństwo. Już wiadomo, że ich rolą jest mówić, jest spokojnie, tak? Pytanie, co, jak my to odczytujemy? Amerykanie, jak pan się spodziewa, domyślali się, że nie spotka się ta ich zapowiedź z entuzjazmem i że ta rozmowa będzie musiała być na konkretnym poziomie. Sekretarz Panetta, wszyscy bardzo czekali na jego wystąpienie, bardzo konkretnie przedstawił, co Ameryka zamierza zrobić w przyszłości w Europie, jakie działania podejmie, żeby te redukcje, to, że dwie brygady amerykańskie wyjadą z Europy, było pokryte innymi działaniami. Oczywiście. Zanim rozwiniemy ten temat, bo chciałem, żebyśmy o tym dłużej porozmawiali. Posłuchajmy, co mówił nasz bloger Szczur Biurowy, który chce zadać panu konkretne dwa pytania. Bardzo proszę. Po Warszawie chodzi taki dowcip. Dlaczego Stadion Narodowy ma być imienia Wojska Polskiego? Bo się całe Wojsko Polskie na nim zmieści. Ten dowcip byłby śmieszny, gdyby nie był smutny. Zamyka się okno czasowe. Chyba się zgodzimy. Okno czasowe korzystne dla Polski. NATO bez Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie powiedzieli, że wycofują się z Europy, przynajmniej w znacznej mierze ograniczają swoją obecność. NATO bez Stanów Zjednoczonych to już nie będzie to NATO, do którego wstępowaliśmy, prawda? A więc teraz pytanie. Jak wy tam w MON-ie, w sztabie generalnym, w tych wszystkich instytucjach, które mają dbać o nasze bezpieczeństwo i zapewnić przyszłość bezpieczną Polsce, jak wy patrzycie na to, co się stało po tym ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone o ograniczeniu swojej obecności wojskowej w Europie? No i następna sprawa. Skoro nie będzie Amerykanów, to może się okazać, że rozmaite reżimy, które tutaj w tej Europie za naszą wschodnią granicą się znajdują, sobie pomyślą, że a możemy tak spróbować, na ile to NATO jest spójne, odporne. Może jakiś taki rajd czołgów w pobliżu Białegostoku. Sprawdzimy. Mamy armię ekspedycyjną, zdaje się. Tak, circa about 3000 żołnierzy jest zdolnych do boju. No, plus oczywiście komandosi, grom i tak dalej. A więc co z Gwardią Narodową, panie ministrze? Przecież Narodowe Siły Rezerwowe, umówmy się, to zdaje się, ich sukces jest, nazwijmy to oględnie, problematyczny, prawda? A więc co z Gwardią Narodową? Co z uzbrojeniem obywateli w obronie swoich domostw? Co z tym prostym pomysłem, który już jakiś czas temu w MON-ie był, żeby to właśnie obywatele bronili swoich siedzib w przypadku najazdu? Przecież civis pacem parabellum. Co pan na to? Bardzo rozbudowane pytanie. Widzę, że praca biurowa służy Szczurowi, żeby dość szeroko patrzeć na sprawy bezpieczeństwa Polski. Ja myślę, że kilka rzeczy tutaj trzeba wyjaśnić, które legły u podstaw tego pytania. I to mówię nie z pozycji jakiegoś adwokata polityki amerykańskiej, ale z pozycji pewnych faktów, które Amerykanie oczywiście i w Brukseli, i w Monachium przedstawiali. Mianowicie, że i tak obecność wojskowa amerykańska w Europie pozostanie znacznie większa niż w jakiejkolwiek innej części świata, czy to w Korei Południowej, czy w Japonii, czy w innych miejscach. W związku z czym Amerykanie nie mają takiego poczucia, że dokonują jakiejś wielkiej redukcji w Europie, zwłaszcza, że te brygady amerykańskie faktycznie od początku wojny w Afganistanie, te dwie europejskie, służyły w Afganistanie, więc mówiąc językiem wojskowym, na tym teatrze europejskim one nie funkcjonowały. Panie ministrze, ja rozmawiałem z innymi Amerykanami i mówili mi, którzy zajmują się wojskowością i mówili, że ta zmiana z ich punktu widzenia jest radykalna. To... Ale nawet gdyby oni tak uważali, to rolą Europy i Polski jest przygotować się do tej sytuacji, a nie tak, mówić, nie, wszystko jest w porządku i takie mamy dużo... Pan Szczur Biurowy powiedział, że NATO bez Stanów Zjednoczonych, więc chcę powiedzieć, że Stany Zjednoczone są w NATO, stanowią więcej niż połowę jego siły i że Stany Zjednoczone
co też wielokrotnie było podkreślane, mimo tej redukcji budżetu i tak wydają na obronność więcej niż 10 następnych krajów świata razem wziętych, wyliczając to Rosję, tak. Chiny i wielkie kraje. Ale chcą wydać o 2/3 mniej niż wydawali do tej pory. No nie, znaczy w skali, nie wiem, 11 lat, tak? Tak, chcą dokonać takiej redukcji. Redukcja, która dotyczy najbliższego roku budżetowego, to jest redukcja tam o 40 czy 50 miliardów z pozycji 720 na tam 660 miliardów, Rosja wydaje 70 miliardów. Także też, żeby nie przesadzić w drugą stronę, Amerykanie oszczędzają, to wynika z ich polityki wewnętrznej, wynika z ich oceny sytuacji na świecie, ale nie ulega wątpliwości, i to każdy potwierdzi, że armia amerykańska pozostaje o kilka długości przed wszelkimi innymi siłami zbrojnymi na świecie. Ale armia właśnie przerzuca, nie dość, że obcina w ogóle wydatki, bo musi obcinać, bo musi oszczędzać, bo mają deficyt, kryzys i tak dalej, ale też przerzuca ciężar swojego działania i ciężar swoich inwestycji na Azję. I nasze pytanie jest, jak my jako Europa na to reagujemy? Mówi wprost, wy w Europie musicie radzić sobie sami. Tak naprawdę jest taki przekaz. My nie chcemy być ciągle tutaj tym dobrym wujkiem. Nie, bo pan nas próbuje tak, wszystko w porządku, dalej tu będę. Ja rozumiem, że jest taka publicystyczna potrzeba takiego jaskrawego przedstawiania sytuacji, że Amerykanie dokonują jakiegoś nagłego zwrotu. Jest oczywiście to zmiana. Ja tutaj, jak mówię, nie jestem jakimś adwokatem tego. Ja zresztą bardzo wyraźnie i na spotkaniu ministrów obrony NATO i sekretarzowi Panecie w sobotę rano mówiłem, co my o tym myślimy i że dla Polski i dla tej części Europy, bo rozmawiałem też z wieloma innymi ministrami obrony, zaangażowanie amerykańskiej obecności jest podstawą naszego bezpieczeństwa, podstawą funkcjonowania NATO. I my nie jesteśmy zachwyceni tą nową strategią. Ja tylko chcę powiedzieć, zimno tę sytuację oceniając, a do takiej oceny jesteśmy zobowiązani, że prezydent Obama, przedstawiając, przeczytajmy dokładnie, co on powiedział, stenogram tego, co on powiedział 5 stycznia w Waszyngtonie, mówił o artykule 5, o odpowiedzialności, mówił też o Europie. I to nie jest sytuacja taka, że Ameryka mówi Europie, słuchajcie, zabieramy się stąd, żegnamy się, radźcie sobie sami. Ameryka mówi Europie, i to nie pierwszy raz, pomyślcie bardziej o swoim bezpieczeństwie, wydawajcie więcej na to, wydawajcie sensowniej. Jeśli podsumować europejskie wydatki, z krajów Unii Europejskiej wydatki na obronność, to jest niemała kwota 300 miliardów euro. Ale w porównaniu, jak sam pan powiedział, do Stanów Zjednoczonych, jest to połowa. I teraz pytanie, jak znaczy, w tej sytuacji, to powiedzieć, co my że minimalna. Z tym zrobimy? Co my zamierzamy zrobić? Czy się zaczyna jakaś debata wśród krajów Unii Europejskiej? Jak my sobie poradzimy? Tę debatę Polska, znaczy ta debata się zaczęła dużo wcześniej pod wpływem amerykańskim. Tak naprawdę mowa o europejskiej polityce obronnej toczy się gdzieś od początku poprzedniej dekady. Anglicy i Francuzi tę dyskusję podjęli. Polska mocno się do tego włączyła i jednym z priorytetów naszej prezydencji była tak zwana wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Mówił o tym prezydent Komorowski w Monachium. Niejako był jedynym Europejczykiem, który odpowiadał Amerykanom. Tak się w tej głównej sesji, tak się ta konferencja ułożyła i właśnie o tym mówił. To jest konkretna inicjatywa, która mówi o tym, co może Europa zrobić. Przy czym mogę też powiedzieć, co sekretarz Panetta w takiej rozmowie docenił. Polska jest jednym z nielicznych europejskich krajów, które nie redukują swojego budżetu obronnego, tylko go zwiększają. Ale w związku z tym to oczekiwanie wewnątrzeuropejskie, że zróbmy więcej, akurat w Polsce, w krajach bałtyckich, w Czechach, w Niemczech napotyka na bardzo dobry grunt. To prawda, ale tutaj, panie ministrze, sytuacja jest taka, powiedzmy sobie szczerze, wśród elit europejskich mówienie o tym, że trzeba w ogóle wydawać na obronność, jest tak widziane dzisiaj średnio, no bo to w ogóle o czym to mówisz, żyjemy sobie fantastycznie, mamy piękne domy, piękne autostrady, że jesteśmy najbogatsi na świecie, raczej jedni z najbogatszych na świecie, a do tego mamy kryzys, więc musimy oszczędzać i tak dalej. Ja nie wierzę w to, że Europa jest w stanie w sposób poważny odpowiedzieć na tę zmianę sytuacji, bo tu trzeba wydać ogromne pieniądze. I dzisiaj i elity europejskie, takie te opiniotwórcze i politycy nie są gotowi do podjęcia takich decyzji. Na pewno i ja myślę, że mniej jest tego dobrego samopoczucia, o którym pan redaktor mówi, a więcej tej kwestii związanej z kryzysem w tej dyskusji, że raczej daleko od jakiegoś pełnego komfortu jest wśród tych tak zwanych elit europejskich, ale w Europie mówi się tak i Amerykanie też ten kierunek wspierają. Pieniądze, które wydajecie, nie są wcale małe, jeśli je sumować. Mówię tutaj 300 miliardów euro. W
według danych SIPRI. Tych żołnierzy też jest ponad milion, jeśli podsumować armię państw Unii Europejskiej czy natowskich tutaj sojuszników, ale nie robicie tego sensownie, mądrze, wspólnie, tylko to się bardzo mocno rozchodzi. I pokazała to operacja libijska pokazała, że bez pewnego wsparcia amerykańskiego tutaj są ograniczenia i ta sprawa jest na pewno mocno dyskutowana. Natomiast jak rozmawiać z Grekami, Portugalczykami, Hiszpanami czy Włochami o tym, że mają teraz więcej wydawać na obronność, no to jest bardzo, bardzo trudna rozmowa. Czy relacja między Polską a Rosją w związku z tą decyzją Amerykanów jakoś się zmienia? Jak pan sądzi, czy to może wpłynąć na kraje też bałtyckie i tak dalej? No, my jesteśmy aktywni w tej dyskusji wewnątrz natowskiej i kraje bałtyckie bardzo podobnie, to znaczy oni tutaj jakby wczytują się w każde słowo tego, co Amerykanie powiedzieli, co prezydent Obama z Panettą i generałem Dempsey mówili 5 stycznia w Pentagonie, więc myślę, że za mało czasu minęło, żeby mówić tutaj o jakiejś większej ocenie. Wzrostu strefy wpływów rosyjskich ewidentnie, to już widać, że oni się tego boją. Znaczy, ale dla nich ta decyzja pan mówi, że ewidentnie, no to pan daje odpowiedź. Tutaj oczywiście nie zrobiono jakiegoś badania opinii publicznej, więc ja mówię na ten temat jakoś tam wstrzemięźliwie. Natomiast oczywiście, że opinie publiczne też i naszego kraju tutaj jakby odebrały ten sygnał i jakby w określony sposób go interpretują. Natomiast no też trzeba wziąć pod uwagę, że ten dialog Stanów Zjednoczonych z Rosją, Unii Europejskiej z Rosją przez kampanię wyborczą rosyjską jest no, trochę czy ograniczony. Czy ja mogę sparafrazować to, co usłyszałem od pana, panie ministrze? Bo ja rozumiem tak. No my i tak wydajemy coraz więcej na armię. No nie jesteśmy zachwyceni decyzją Amerykanów, ale nie zamierzamy nic robić więcej, no bo i tak robimy dobrze, bo nasza armia rośnie, jest coraz bardziej profesjonalna, więc siedzimy i czekamy. To tak? Chyba tak pan nie może sparafrazować, przynajmniej w tej drugiej części, bo uważam, że to, co leży w naszych możliwościach, to robimy. I na pewno Europejczycy, zwłaszcza z naszej części kontynentu, zadają sobie pytanie, jakby co dalej. Bo ja myślę, że to nie jest tylko kwestia tego, że nagle wyszedł 5 stycznia prezydent Obama i powiedział, że potrzeba 480 miliardów i dwie brygady amerykańskie wjadą z Europy i ważny jest Pacyfik. Pewne elementy jakby zmniejszonej roli Stanów Zjednoczonych w Europie i świecie były od bardzo dawna odczuwalne i tutaj można podać bardzo wiele przykładów. Było jeszcze przy naszej takiej słabości politycznej Unii Europejskiej. No było widać doskonale w czasie kryzysu gruzińskiego, kiedy Rosja teoretycznie o ileż słabsza od Unii Europejskiej rozgrywała nas jak chciała. Nie chcę tutaj oceniać tamtej sytuacji. Można powiedzieć, że tutaj też można zadać pytanie o rolę Stanów Zjednoczonych, które były dość zaangażowane w sprawy gruzińskie wcześniej. Także ja bym tutaj był daleki od takich ocen, że Europa nic nie zrobiła. Znaczy, ja mogę mówić, jakie my wnioski wyciągamy no właśnie, z tej sytuacji. Co zrobimy, po pierwsze, rozmowa ze Stanami Zjednoczonymi i szukanie rozmaitych przedsięwzięć i namawianie i skłanianie ich do tego, żeby w ramach współpracy dwustronnej ich obecność tutaj była silna. I już są różne konkretne inicjatywy, mają stacjonować w ramach Air Detachment tutaj amerykańskie F-16, różne przedsięwzięcia szkoleniowe są przewidziane, jest wreszcie duży, angażujący Polskę projekt obrony przeciwrakietowej, który z fazy rozmów od tego roku, od maja wchodzi w fazę realizacyjną. Proszę jeszcze wytłumaczyć, trzech słowa, jeśli pan może ludziom, bo wiele osób tego nie rozumie. Czym się różnić ma ta nowa tarcza, jeśli do jej realizacji dojdzie? Bo Putin cały czas mówi, że ona jest skierowana przeciwko Rosji i cały czas protestuje. A tą starą tarczą, o której była mowa? Zmianę tę podjęli Amerykanie oczywiście wraz ze zmianą administracji. Trochę inną miał jej wizję prezydent Bush, inną ma wizję prezydent Obama. Bardzo upraszczając, ale nie chcę tutaj jakiegoś długiego wykładu na ten temat robić, bo sprawa jest skomplikowana, ta tarcza obecna w większym stopniu opiera się na już istniejących systemach obrony przeciwrakietowej, które Amerykanie od dawna używali.
I ten pierwszy krok, który jest dokonywany i według zapowiedzi z Brukseli w maju będzie taki moment testu tego, co będzie dotyczyło radaru w Turcji i pewnych przedsięwzięć na Morzu Śródziemnym, to jest właśnie wykorzystanie obecnego systemu i potem następne kroki 2015 Rumunia, 2018 Polska. Więc nie jest to zupełnie nowy projekt, tak jak to chciał prezydent Bush technologicznie, tylko wykorzystanie obecnych amerykańskich systemów antyrakietowych. Czy Polska zwiększy wydatki na armię? Polska mimo cięć budżetowych utrzymuje ten poziom 1,95 produktu krajowego brutto dość stabilnie i wydaje mi się, że tutaj nie ma takiej bieżącej potrzeby, żeby tę proporcję jakoś zmieniać. Te dwa parametry istotne z punktu widzenia NATO, mianowicie udział w PKB oraz proporcja wydatków na modernizację, która u nas sięga 1/4 budżetu obronnego, są właściwe. Także myślę, że tutaj w tych ramach ja nie widzę takiej potrzeby, żeby dokonywać jakiegoś nagłego zwrotu. Można w tych ramach dokonywać zmian priorytetów. Ja wiele takich decyzji podjąłem właśnie z punktu widzenia, jakie są realne zagrożenia wobec Polski i, tak jak to pan nazwał, polityką ekspedycyjną, jakie rodzaje sprzętu są bardziej przydatne z punktu widzenia Polski i obrony jej terytorium, a mniej z punktu widzenia jakichś działań zagranicznych. Misja afgańska ma swój kres zarysowany rokiem 2014. Ona właściwie od tego roku już będzie się stawała taką misją bardziej szkoleniową. Misja w Kosowie 10-krotnie mniejsza, bo tam jest ponad 200 żołnierzy, ale też będzie miała swój kres wraz z jakimiś rozwiązaniami politycznymi, więc i nie spodziewam się, żeby ktokolwiek tutaj będzie rządził w Polsce po roku 2014-2015, żeby był skłonny do udziału w tego typu długotrwałych i jakoś tam kosztownych misjach. Pojawiają się propozycje rzucane przez niektórych analityków, abyśmy więcej rozmawiali, zaczęli tworzyć regionalne porozumienia w Europie Środkową z państwami bałtyckimi, z państwami skandynawskimi. Mówię o porozumieniach militarnych. Co pan sądzi? Bardzo wspieram ten kierunek. To znaczy, może słowo porozumienie militarne tutaj wymagałoby jakiegoś precyzowania, natomiast ja uważam, że są takie kraje jak Szwecja, Czechy, Rumunia, bardzo otwarte na rozmowę z nami o sprawach bezpieczeństwa, mające podobne spojrzenie, wynikające też by z położenia geograficznego. Z bliskości wschodu. Więc jakby takie rozmowy podejmujemy. Mogę powiedzieć, dwa tygodnie temu mieliśmy bardzo długie rozmowy z ministrem obrony Czech, Aleksandrem Vondrą, właśnie, tak bym powiedział, na takim poziomie, bym powiedział, szczerości, gdzie oni jakby bardzo podobnie widzą te trendy i widzą, co się w Europie dzieje i widzą w tym skrzyknięciu się, jeśli można takiego słowa użyć, kilkunastu krajów, jakby bardzo dobre działanie. Pojutrze mam w Szczecinie też takie długie spotkanie z ministrem obrony Niemiec, też chcę o tym pracować, jak oni te kwestie widzą. My jako Polska się angażujemy w różne przedsięwzięcia, Weimarska Grupa Bojowa z Niemcami i Francuzami, mamy Korpus Północ-Wschód z Niemcami, Duńczykami. Chcemy rozmawiać o Wyszehradzkiej Grupie Bojowej z Czechami, Słowakami, Węgrami. Ze Szwedami rozmawiamy o Bałtyku, z Rumunią o różnych tematach. Także tutaj dokładnie to rozumiemy. Znaczy, w tej sytuacji, która jest, zauważa pan zwiększoną aktywność dyplomatyczną i inną Rosji. Te pomysły, które od jakiegoś czasu są wypuszczane, tworzenia nowej architektury bezpieczeństwa, pod różnymi nazwami kryją się niezbyt przyjemne dla nas rzeczy. Czy teraz po tych decyzjach amerykańskich mam jakieś sygnały płynące z tamtej strony? Ja mogę powiedzieć o wystąpieniu ministra Siergieja Ławrowa w Monachium, bo miałem okazję je obejrzeć. Występował po prezydencie Komorowskim i muszę powiedzieć, że to wystąpienie, oczywiście w takiej utrzymanej retoryce, która wydała mi się retoryką bardzo mroźną. Nawet żartowali niektórzy w kuluarach, że ponieważ tam też było z minus 15 w tym Monachium, że ktoś otworzył okno i
i taki mróz tam wpadł, było wystąpieniem, bym powiedział, takim defensywnym, w tym sensie, że w Rosji mają poczucie, że to NATO i Stany Zjednoczone tutaj jakby podejmują nowe inicjatywy, takie jak obrona przeciwrakietowa. A ta obrona przeciwrakietowa w ocenie Rosjan wprost dotyka ich systemów, ich takiego poczucia, które mają przez wiele dziesiątków lat, że odstraszanie jądrowe, ich rakiety tutaj gwarantują im bezpieczeństwo, więc to było wystąpienie takie, w którym była mowa o tym, źle przyjmujemy wasze plany i uważamy, że nie ma jednego bieguna na świecie, to było wyraźnie tutaj adresowane do Stanów Zjednoczonych, tylko są różne kraje, które mają wolę jakby realizowania własnej drogi. Czy zauważamy zwiększoną aktywność wywiadowczą Rosji? No, o takich rzeczach się nie mówi. Niektóre służby podają. Ilu zatrzymano szpiegów w ostatnim roku? To ilu zatrzymano szpiegów? No to niech służby to podają. Znaczy ja nie będę o tym nic mówił więcej, na pewno. Mniej jest, mamy ten problem rośnie. Ale to nie jest, redaktorze drogi, jakaś fabryka, prawda, gdzie się jakby liczbowo ustala wskaźniki. Nie? No tutaj mówię, to też nie jest taka sprawa, w której da się jakieś takie proste odpowiedzi wysuwać. Ja mogę się odnosić do tego, co mówią rosyjscy przedstawiciele. Ostatnia ta wypowiedź właśnie pokazała, jak oni do tego podchodzą. Warto, mówię, ja byłem bardzo ciekaw, co powie przedstawiciel Rosji na tej konferencji. Rzadko jest tak, że ma takich słuchaczy, prawda, bezpośrednio sekretarzy, znaczy amerykańskich polityków, czołówkę polityków europejskich, tych odpowiedzialnych za sprawy bezpieczeństwa i właśnie w taki sposób się wypowiedział. Ja, warto sięgnąć do jego kończyć, tekstu. Więc jeszcze takie pytanie, czy polska dyplomacja będzie wewnątrz Unii Europejskiej namawiała kraje europejskie do zwiększenia wydatków na armię? Ale to robimy. Mówię, jednym z priorytetów naszej prezydencji była ta wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. I tutaj MSZ... To nie znaczy więcej pieniędzy. Ale to właśnie to znaczy. I mogę powiedzieć, że tutaj nasza prezydencja, bo organizowaliśmy spotkanie ministrów obrony we Wrocławiu, potem było w Brukseli, ma dorobek, bo jest taka inicjatywa, ona się nazywa Pooling and Sharing, właśnie podjęcia pewnych konkretnych przedsięwzięć. Mocno wsparliśmy, jest Europejska Agencja Obrony i tutaj sądzę, że jakby na wszelkich forach unijnych zabiegamy o to, znaczy, żeby robić więcej, a przede wszystkim robić mądrzej. To znaczy... Jeszcze jedno pytanie dotyczące Syrii. Teraz jest tam gorąca sytuacja. Rosja i Chiny nie chciały podjąć wspólnej uchwały w ONZ-cie ze światem Zachodu. Tymczasem Amerykanie wycofają swoich ludzi z ambasady, ze swojej ambasady w Damaszku. My mamy reprezentować interesy Stanów Zjednoczonych. To jest decyzja, która zdaje się dzisiaj zapadła. Tak? Co to oznacza konkretnie? No, taką sytuacja już miała kiedyś miejsce w Iraku. Ona pokazuje bliskie więzi i pełne zaufanie, jakie Amerykanie mają do Polski. O tym była mowa w Monachium, sekretarz panel tam mi wspominał o tej sprawie i tych rozmowach, minister Sikorski też był w Monachium. To oznacza tyle, że jakby Stany Zjednoczone, oceniając sytuację w Syrii, uznały, że zagrożenie dla ich dyplomatów jest tutaj zbyt duże i wtedy szukają kraju, do którego mają pełne zaufanie, który jednak pozostaje, bo tutaj dyplomacja też jest ważna, nawet w tak trudnej sytuacji. Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był minister obrony narodowej. Jak Państwo widzą, jak widzicie i słyszycie, ministerstwo i polscy politycy zachowują spokój, aczkolwiek nie są zachwyceni decyzją Stanów Zjednoczonych o zmniejszeniu swojego zaangażowania w Europie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.